To dziwna chwila, kiedy autor tworzy ludzi dotychczas nieistniejących. Odczuwa niepokój, niepewność, stan bliskich halucynacji. Jest w trudnym położeniu. Musi dać swoim bohaterom żyć, a jednocześnie mieć stale kontrolę nad nimi. W końcu jednak stwierdza, że ma do czynienia z ludźmi z krwi i kości, obdarzonymi wolną wolą. Więcej, zbudowanymi z elementów, których nie można już wykasować. Ale co sądzi pan, że wtedy staną się prawdziwi? Prawdziwi? Naprawdę spotykam jedynie na chwilę. Przez moment mignie nam ich kształt. To nie jest coś, co trwa. Proszę pani. Również parę egzemplarzy z autografem pana Dera. Nie znoszę krytyków. Zbudowali swoje wygodne akademickie życie na życiu artysty, który przeżył swoje w nędzy i rozpaczy. Jestem ciekawa, czy jest chociaż jeden, który się tego wstydzi. Chciałabym kupić coś Roberta Walzera. A mamy jego przechadzkę. Bardzo proszę. Zwracam uwagę. To czyni życie piękniejszym. Bo jeśli przestanę zwracać uwagę, nie będzie to tak naprawdę życie. Można? Co pani pisze? Scenariusz. Do filmu? Do filmu. A o czym? O życiu. O czyim życiu? O życiu w ogóle. O moim też. Też. To znaczy, że będę w tym filmie. Już pan jest. Już? No tak, ma pani rację. Już. A ma pani bohatera? Mam. Musi go pani sobie dobrze wyobrazić, bo inaczej nie zaistnieje.
czym będzie następna scena. Myślę. No to nie przeszkadza. O! Proszę. To nie moje. O czym ma być ten film? O życiu. O świecie. Nie o mnie. Chcę się wypowiedzieć, zadać pytania. A odpowiedzi? Nie ma odpowiedzi. Żyjemy na globie, gdzie ludzie zadają tylko pytania. Co, w twoim filmie nie będzie odpowiedzi? Nie, będą tylko pytania. Tak jak w każdym filmie, jak w każdej książce, jak w każdej gazecie, jak w każdym związku. Jakie mam tu zacząć? Może już zaczęłaś? Proszę Państwa, mam zaszczyt przedstawić profesora Karola Dera, znanego publicystę, wybitnego krytyka, autora szeregu dzieł z teorii literatury oraz niezrównanego znawcę twórczości Roberta Walzera, autora ostatniej, najnowszej biografii krytycznej zatytułowanej Geniusz Roberta Walzera. Proszę Państwa, oto autor. W 1973 roku Elias Canetti powiedział: zastanawiam się, czy wśród wszystkich krytyków, którzy zbudowali swoje akademickie, wygodne, śmiertelnie nudne życie na życiu pisarza, który przeżył swoje w nędzy i rozpaczy, jest choć jeden, któremu jest wstyd za siebie. Robert Walzer zamilkł dla świata w szpitalu psychiatrycznym, gdzie, jak twierdzi, był nie po to, aby pisać, lecz po to, aby być szalonym. I o ironio, musiał umrzeć, zamarznąć podczas jednej ze swych przechadzek, aby świat na nowo odkrył Walzera. Jakieś pytania? Ma pan przydomek Karol Der? Zobacz, to ja. To znaczy, że o kimkolwiek by pan nie pisał, i tak zawsze pisze pan o sobie. No skąd wiemy, czy to pan, czy to Walzer w pana książce o nim? Dziękuję panu za ten przydomek. Wojciech Czwartosz, student dziennikarstwa, prawda? Agresywne dziennikarstwo, ale lubię takie. Dziś panu nie odpowiem na to pytanie. Zależność autor, bohater to szerokie zagadnienie. Ale Walzer to nie jest bohater powieściowy, tylko człowiek z krwi i kości. On istniał naprawdę. A panu się wydaje, że stworzył go pan sam i dla siebie. Nasz czas się skończył. To prawda. I jak? Podobało ci się? Myślę, że znalazłam bohatera. Kogo? Jego? Muszę iść. Przestałeś podlewać rośliny.
Moja matka twierdzi, że kiedy przestaje się podlewać rośliny, to znak, że małżeństwo się rozpada. Twoja matka za dużo czyta. Przeczytasz? Nie. Słucham? Przecież to mój. Mój. Mhm. Piszesz, bo ty wiesz. A inni nie. Wychodzenie z pozycji, ja wiem, jest zawsze drogą donikąd. Dla wszystkich. A według ciebie, z jakiej pozycji powinienem to pisać? Ja nie wiem. Nie wiem i dlatego pytam. Nie wiem, dlatego piszę, dlatego myślę. Podejmujesz krytykę, nie napisawszy w życiu ani jednej linijki. Czy naprawdę muszę pisać? Aby wiedzieć, że ty już nie potrafisz pisać? To ty kiedyś powiedziałeś, ja jedynie mam dobrą pamięć. To jest tekst. Tekst. Zapis graficzny jakiejś treści. W zrozumieniu tekstu obowiązuje tylko jedno podejście i żadne inne. To jest tekst. Tekst. Zapis graficzny jakiejś treści. W zrozumieniu tekstu obowiązuje jedno podejście i żadne inne. Tekst istnieje tylko na dwóch poziomach. Jest to, co w tekście jest, oraz to, co w tekście może być. To, co jest w tekście, no cóż, jest w tekście, a to, co w tekście może być, zależy wyłącznie od ciebie, odbiorco, i tylko od ciebie. Jeśli chcesz w nim zobaczyć ogród i świt, to zobaczysz ogród i świt i będziesz w tym ogrodzie o świcie. A autor tekstu nie ma nic do powiedzenia? Autor wychodzi. To znaczy? Autor wychodzi ze swojego dzieła w momencie, kiedy je ukończy i odda odbiorcy. Czyli go nie ma? W tekście go nie ma. A w pana tekstach też pana nie ma? Ja uprawiam krytykę. To znaczy? Ścigam innych. Piszę o innych ludziach. Chociaż ich tam nie ma. To bezsensowna dyskusja. Ja nie piszę o ludziach, tylko o tekstach. W tekstach nie ma ludzi. Jest tylko tekst i odbiorca, to wszystko.
Ale napisał pan biografię Walzera. On nie żyje, więc nie może nic powiedzieć. A w tekstach Walzera nie ma Walzera. Więc tak naprawdę co pan napisał? Dobrze pan ściga. Prawie tak dobrze jak ja. Dzień dobry. Męża nie ma. A pan profesor się ostatnio nie pokazuje. Chciałem z nim porozmawiać. Mógłbym poczekać? Nie sądzę. Nie przyjmuję nikogo. To nic osobistego, po prostu nie. A czy mógłbym dostać swoją pracę? Jeśli pan profesor sprawdził. Tak, poprawię. Proszę wejść. Wojciech Czwartusz. Wiem. Dostałem 5. Oczywiście. Nic innego by panu nie postawił. Do widzenia. Proszę uważać, bo niedługo będzie pan jak mój mąż. Będzie pan wszystko wiedział. Do widzenia. Nie zapalaj. Wiedziałem, że tu będziesz. Tylko mi nie mów, że ty też chcesz być w tym filmie. Zwariuję. Albo już wariuję. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Miałam pisać scenariusz o Walzerze, a piszę o krytyku literackim, Derze. Ja nie chcę o nim pisać, a piszę. Nie chcę robić o nim filmu, a robię. Nie wiem, to jest jakiś absurd. Ale jest jeszcze coś gorszego, usiądź. Siedzę. Słyszę głosy. Na początku wydawało mi się, że to jest normalne. To znaczy, że ja sama rozmawiam ze sobą na dwa głosy. Ale teraz wiem, że to nie jest mój głos, ten drugi. Wydaje mi się, że ja sama jestem w tym filmie. Myślałem, że robisz film. No tak, też tak myślałam, ale teraz wydaje mi się, że ktoś inny robi go za mnie. A ja jestem tylko bohaterką, nawet nie wiem, czy główną. Słyszysz głosy? Tak, jeden głos. I on cały czas mówi mi, co mam robić. I wtedy jakieś przypadkowe zdanie, albo jakaś napotkana osoba, nagle zaczynają nabierać znaczenia. Nie wiem. Wydaje mi się, że to jest głos autora, a ja jestem tylko bohaterką, rozumiesz? Jesteś bohaterką? Tak. Takim ja jestem? No, nie chcę cię straszyć, ale istnieje prawdopodobieństwo, że ty też jesteś bohaterem w tym filmie. Wiesz co, chyba powinnaś sobie na chwilę dać spokój z tym filmem. Chodź na lody. Nie wierzysz mi.
to te różyczki. Poproszę. Ładne kwiatuszki. No, ładne, ładne. Może dla narzeczonej? Nie, nie, nie. Proszę, dobra pani. Do widzenia. Cześć. Co robisz? Postanowiłam odzyskać kontrolę nad tym filmem. To są sceny, a to jest sznurek. I układam je w takiej kolejności, jak ja chcę, a nie on. Kto? Ej. Miałaś sobie odpocząć na razie z tym filmem. Przestałeś podlewać rośliny. Proszę cię, nie czytaj, dopóki nie skończę. Zawsze mówiłaś, że kiedy przestałeś... Nie, proszę cię. A poza tym wprowadzam wątek miłosny. Mam już dosyć opowiadania o jakimś krytyku, któremu dodatkowo wydaje się, że wszystko wie. To jest mój film. Jaki wątek? Miłosny. A między kim a kim? No właśnie nie wiem. Ale w każdym filmie musi być miłość. Wiesz, to jest zawsze trudne, żeby to ustalić. Jak się poznali, jak się zakochali i takie tam. A może po prostu od razu jest facet i już. I co, tak bez wprowadzenia? No bo jak niby mam to wprowadzić? Czy to, że kupił je kwiaty, a potem się zawstydził i wrzucił je do kosza? Przecież to jest banalne. To jest banalne? Mhm. A w dodatku niewiarygodne. To znaczy, że co? Że jakbym ci przyniósł kwiaty, to byś mi nie uwierzyła? Nie, widz by nie uwierzył. Co mnie obchodzi widz? Co? Nic. Wprowadzę nową postać. Kochanka. Dobra, to ja idę. Cześć, Bodo. Jest Wojtek? Wojtek? Jaki Wojtek? Jaki żart. Słuchaj, nie ma. Nie ma, jest na zajęciach. Ale nie dam sobie obciąć głowy. Ani nic innego. A jak film? Myślę, że zbliża się już ku końcowi. Jak ku końcowi? Już zaczęłaś kręcić? To nie, to podejrzane. Nie, ty działasz jak błyskawica, to jest niemożliwe. Jeszcze niedawno nie miałaś tego. Nie synopsis, storyboard. Jeszcze niedawno nie miałaś scenariusza. A ten? Pracuję nad nim. Jak ten? To jest jakiś inny? Muszę coś powiedzieć Wojtkowi. Pomysł ważny. Dobra, poczekaj, zostaw moje makarony. Zjedz spaghetti, cebulowe, pomidory wyszły niestety. I wiesz co, moje filmy byś obejrzała wreszcie, no. Musisz się wypowiedzieć jak znawca. Gdzie pędzisz? Tam jest kibel! A nie, może szafa, rzeczywiście. Wszystko mi zaparowało, nie widzę. A to Wiesława. Dalej, nie interesuje mnie twoje życie erotyczne. No szkoda. Myślę, że mogłabyś się czegoś nauczyć. A to tukan. No, mówiłam ci, nie interesuje mnie twoje życie erotyczne. Bardzo zabawne. Naprawdę. Bardzo. A to jest taki film, jak byliśmy w Ekwadorze.
u znajomych. No. Powiem ci, że za pierwszym razem... Czekaj, zostaw ten. Czekaj, proszę cię, puść mi to jeszcze raz. No ale po co? Puść ci następny. Nie, nie, proszę cię, ten chcę. Dlaczego? Cześć. Co mi się tak przyglądasz? To ja. Wojtek. Czwartoż, Wojtuś. Wiem. Wiem, właśnie się dowiedziałam. Ty jakaś dziwna jesteś. Coś się stało? Dobra, słuchaj, idę, mam artykuł na jutro. Cześć. Wojtka nie ma. Wyprowadził się. Muszę lecieć. Potrzebuję od ciebie ten film, który robiliście z Wojtkiem w Ekwadorze. Jaki film? No ten z czerwonym klaunem. Ty kręciłeś, a Wojtek robił zdjęcia. Nie. Wojtka nie było ze mną wtedy w Ekwadorze. No jak to nie? No przecież był na filmie, widziałam. Nie rozumiem, który film? Ten z Tukanem? Czy ten z Klaunem? W każdym razie Wojtka nie było wtedy ze mną w Ekwadorze, to był inny znajomy. Naprawdę, pamiętam takie sytuacje. Musiałaś się pomylić. Uważaj, bo się rozbiję. Ale, no fakt, że koleś podobny. Rzeczywiście. To jest niemożliwe. Możliwe. Pomyliłaś się. Gdzie jest Wojtek? No, o tej porze ty pewnie na uczelni. Ale głowy sobie nie dam uciąć. Proszę państwa, profesor Karol Der, jak zapewne wszyscy wiemy, jest bardzo chory i nie mógł przybyć dziś, aby osobiście odebrać nagrodę rektora za całokształt swych osiągnięć naukowych. Niemniej jednak będzie z nami. Proszę państwa, oto autor. Wiem, że jutro będą pisali więcej o kocu zakrywającym mi nogi i że jestem już na wózku niż o moich słowach. Ale pomimo to spróbuję. Zacznijmy od początku. Umiera pisarz. W sekundę później zostaje rozdrapany na doktoraty, magisteria, książki, filmy i każdy wie lepiej. Jest on tworzony na nowo. Na lepsze. Dla ludzkości. Szybciej, bo inni zajmą już ten temat. Szybciej, bo ktoś inny na nim wypłynie. Szybciej, piszmy, krzyczmy. Wypowiadajmy się.
mówimy o kimś, że miał długą karierę. Ale co zrobić, jeśli to było 35 lat trwania w błędzie? Nie wiem, jaką wartość przypisać temu, czego dokonałem. Możliwe, że żadną. Gdybym zrobił coś z ziarnami soi, na przykład zwiększył wydajność soi z hektara, wtedy można by powiedzieć, że czegoś dokonałem. No niestety nie mogę tego powiedzieć. A więc milczeć wszyscy. Milczeć choć przez chwilę. Sza. Odmawiam być bohaterem w twoim filmie. Miałeś nie czytać, dopóki nie skończę. Ty wszystko poprzekręcałaś. Nic nie było tak. Nic! Jak mogłaś użyć tego wszystkiego? Nas? Nie masz prawa. Słyszysz? Ja to przetwarzam. I mam do tego prawo. Jak ktoś kradnie zielony samochód i go przemalowuje na czerwono, to to już jest jego samochód? Ja to przetwarzam. Przetwarzam to. Zauważam coś i nadaję temu znaczenie. Inaczej to coś nie zaistnieje. Kradniesz coś i zniekształcasz. A jak mogłaś to zrobić z nami? Ciebie tutaj nie ma, ani mnie. Nie ma. To jestem ja, a to jesteś ty. Mój artykuł. Czytałaś? Tak. Podobał ci się? Bardzo. To dobrze. Trochę się napracowałem. Jest taki zwarty. Tak. Taki właśnie jest. Zwarty. A to są moje słowa. Pamiętam tę sytuację. Proszę. Nie, to jest tylko kartka papieru. Ja jestem tutaj. I ciebie tam nie ma, tak? Chciałabyś. Chciałabyś. Der umiera. Muszę się z nim spotkać. Teraz wszyscy będą chcieli się z nim spotkać. Kolejka jest długa. Tak. Ale to jest mój bohater. Ty jesteś nienormalna. Nienormalna. Ty już nie widzisz granicy między fikcją a prawdą. Pomóż mi. Świat był pełen życia. Jak zawsze jasny, jak w swej najjaśniejszej godzinie. Lekko, lekko wycofałam się i wyszedłem na ulicę. Walzer mi uciekł. Przez chwilę wydawało mi się, że znam prawdę o nim. Że złapałem tę nić w labiryncie. Przez chwilę mi się wydawało, że znam prawdę o panu. Jestem głównym bohaterem w pani filmie? Nie. Drugoplanowym. A kto jest pierwszoplanowym? Ja. Autor wychodzi. Nigdy. Nigdy nie wychodzi.
To nawet w tym się pomyliłem. To źle? Źle, że nie wychodzi? Nie wiem. Banalne? Wiarygodne? A widz uwierzy? Byłeś w Ekwadorze? Nie, tu, w kwiaciarni na rogu. Byłeś w Ekwadorze? Tak. Jak z filmem? Wszystko się skomplikowało. Nic nie jest takie, jak myślałam, że jest. No i nie mam zakończenia. A pani bohaterowie? Jeden mój bohater umiera, a drugi nie chce być w tym filmie. Bo pani sobie źle ich wyobraziła. Dlatego nie istnieją. Ale o czym pan mówi? Przecież to są ludzie z krwi i kości, a nie jakieś fikcyjne postaci. To ja się mylę. Ale kto tak naprawdę wie, co to jest prawda, albo co to jest fikcja? Nie wiadomo? Nie wiadomo. W sztuce tak, a w życiu? To samo. Chciałabym panu wierzyć. Musi mi pani wierzyć. Zawsze tak rozśmieszam moje wnuki, ale pani trochę się przestraszyła. Proszę się nie obawiać, wszystko jest tak, jak być powinno. Wyobraź mnie sobie. Nie zaistnieję, dopóki mnie sobie nie wyobrazisz.